Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Na wstępie chcę podziękować gospodarzom na ręce pani wójt Beaty Bule za współorganizację i olbrzymie zaangażowanie, udostępnienie tak pięknego miejsca dla odbycia się tego pikniku. Piknik edukacyjno-zawodowy jest już 20. Dzisiaj finalizujemy cykl tych pikników. Bo pani dyrektor podkreśliła, jak ważną rolę odgrywa teraz doradztwo zawodowe. Tak naprawdę dla młodych ludzi to jest bardzo ważna rzecz, aby wybierali świadomie, aby nie bali się tych wyborów, zmiany decyzji edukacyjnych. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ rynek pracy w czasach, w których żyjemy, jest również bardzo wymagający i my musimy za nim nadążyć i do niego się dostosować. Panie spotkały się pierwszy raz w życiu? Nie. Nie. Czy znacie się już wcześniej? Tak. Pani Beatka była dotychczas członkiem Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Wojewódzki Zespół Koordynacji jest to taki człon, jest to takie ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego właśnie w tym projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Więc pani Beatka jest bardzo mocno zaznajomiona z całym projektem edukacyjno-zawodowym. I co? I przyjęła z olbrzymią przyjemnością nasze zaproszenie do zorganizowania tego pikniku. I tak się stało. Jesteś. Ja powiem szczerze, ja wiem, że pani wójt przyjęła to z radością, bo rozmawialiśmy o tym. Bardzo ciekawe rzeczy pokazują tam młodzi ludzie. Płynnie newtonowski, tornado w butelce. To jest skierowane do najmłodszych, tak? Do młodych. Tak. Ale Urząd Pracy to raczej osoby dorosłe. Tak, zgadza się. Natomiast Urząd Pracy swoimi działaniami chce dotrzeć do wszystkich, jakby do wszystkich osób, już od najmłodszych lat. Czyli zaczynamy od zabawy poprzez naukę, natomiast później wchodzimy do szkół. I nasi doradcy zawodowi rzeczywiście jeżdżą do szkół ze swoimi usługami. Tak nakierować te młode osoby, aby później w odpowiednim momencie swojego życia weszły na rynek pracy. Ja, ale pani wójcie, rzucę jako do mojej koleżanki nauczycielki. Batko, powiedz mi taką rzecz. Czy jeżeli przyjeżdża taki ktoś, kto się zna na wyborze pracy, czyli taki doradca zawodowy, ma to sens w szkole? To ma bardzo duży sens w szkole. W ogóle uważam, że przedmiot doradztwo zawodowe, który pojawił się w szkołach podstawowych już, co prawda ilość godzin nie jest duża, ale doradcy zawodowi realizują wiele więcej. I to nie chodzi tylko o te 10 godzin w klasie 7 i 10 godzin w klasie 8, ale wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że te zajęcia z preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego realizowane są już właśnie od przedszkola, to co pani dyrektor mówiła, przez zabawę, przez proste zadania, ćwiczenia, później przez wizyty w powiatowych urzędach pracy, czy też powiatowego urzędu pracy w szkołach podstawowych, bo u nas jest to nagminnie, ta współpraca układa się bardzo dobrze, kształtujemy właśnie u tych młodych ludzi taką świadomość, co chcieliby robić w życiu i czy to, co chcieliby robić w życiu, ma odzwierciedlenie w aktualnym rynku pracy. W porządku, powiedzcie mi jedną rzecz. Zajmujecie się czymś, ja przesunę minimalnie kamerę, ale to złośliwie. Zajmujecie się czymś, czym zwykle zajmowali się kiedyś rodzice. Macie świadomość tego, to rodzic mówił, idź do technikum, idź do liceum. Jeżeli mogę, to powiem tak, ta nasza praca dociera również do rodziców, bo to nie tylko dla dzieci, ale na spotkaniach z rodzicami, na wywiadówkach, na warsztatach, na indywidualnych spotkaniach z rodzicami uświadamiamy również rodziców, że czasy się zmieniły i że to powinien być wybór ucznia. Owszem, rodzic jest pierwszym i najważniejszym doradcą zawodowym, ale tak naprawdę uczeń powinien wiedzieć, co chce w życiu robić, aby ta praca jego była również przyjemnością i pasją. Dziewczyny, powiedzcie mi jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne pytanie dla mnie. Czy jak ja puszczę ten film tak, jak go kręcę, to wyjdzie, że jestem inteligentny, czy nie? Bardzo inteligentny. Dziękuję wam. Pytania pana dyrektora są tak skonstruowane, że wie, czego chce usłyszeć, prawda? Entuzjazm mi wszystko wyjaśnił. Pytanie już teraz na poważnie zupełnie. Czy w Świętokrzyskim istnieje problem bezrobocia? Takiego strukturalnego, czy jakiegokolwiek innego, takiego, który by to wspierał? Znaczy, istnieje problem bezrobocia, bo stopa bezrobocia w kraju jest zdecydowanie niższa niż bezrobocie w Świętokrzyskim. Niższa jest niższa, 5,4, tak. Natomiast czy są bezrobotni?
powiedzmy sobie szczerze, część bezrobotnych to są długotrwale bezrobotni, czyli osoby, do których najtrudniej dotrzeć. I oni najprawdopodobniej dalej będą długotrwale. Dokładnie. Natomiast duża część bezrobotnych to osoby młode. Więc cały czas widzimy tą potrzebę doradztwa, szeroko rozumianego pośrednictwa pracy, aby tą młodzież nakierować na odpowiednie, nie wiem, kierunki, czy wskazać odpowiednią drogę. Dziękuję Wam ślicznie. Dziękujemy Świetny bardzo. Wywiad. Dziękujemy Mam bardzo. Nadzieję, że się nabrał. Pracujesz? A jak masz na imię? Marta Żliczka. Marta? Śliczne imię. Moja żona ma na imię Marta, ale ty jesteś 70 razy ładniejsza. Do której klasy chodzisz? Do piątej. Żona słyszy, jak nagrywam, ale ona się tym pogodziła. Co masz? Zamieszki. Możesz mówić głośniej, bo jestem stary, wiesz? Zawieszki różne. No zawieszki, ale skąd je masz? Skąd mamy te zawieszki? Dzień dobry. Zawieszki i wszystkie prace są pracami osób, które będą prowadziły warsztaty w Fundacji Zagaja. Aha, co to jest fundacja? Jest to bardzo nowa fundacja, to jest przedsiębiorstwo społeczne. Naszym celem jest zatrudnianie osób wykluczonych społecznie. W naszym wypadku to są starsze osoby długotrwale bezrobotne. Także zapraszamy. To ja jestem starszą osobą długotrwale bezrobotną i teraz gdzie macie swoją siedzibę? W Zagajach Stradowskich. Jak w Zagajach Stradowskich? To ja u Was będę. Zapraszamy na potańcówkę. No nie, tańczyć końcem, nie. Znaczy nie, końcem 29 września jest wielkie otwarcie. Taka wpeta będzie po prostu, więc zapraszamy nie tylko na potańców. 29 września. Dokładnie. Ostatnia niedziela, to jest ostatnia takie niedziela. Zapomnijcie mi na fejsie, jak możecie. A komu przepraszamy? Uczniami szkoły ZDZ-u są, klasy mundurowej, prawda, sympatyzują policji. Ale macie coś do próbowania? I co jeszcze, dziewczyny? Ale chciałybyście być policjantkami? Tak, oczywiście. No nie, no tak mówisz, bo jesteś w mundurze, jesteś tutaj, ja pytam. Ale naprawdę chciałeś być? No może kiedyś. Rozumiem. Sądzisz, że one chciałyby być? Myślę, że tak, ja chciałam być, ale no już wiek nie pozwala. Za młoda jesteś. Zdecydowanie. Nie wiem. Trzymajcie się. Zakład doskonalenia? Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Super, dzięki. Proszę. Lubicie swoją szkołę, prawda? Oczywiście. No a tak na poważnie zupełnie? Najlepsza jest. Mogę polecić wszystkim. Najlepsza spośród wszystkich szkół licealnych w powiecie kazimierskim. Tak? I poza. Kazimierskim. Kazimierskim. Ja. I poza Kazimierskim. Jak poza Kazimierskim? Gdzie jeszcze, Opatowiec? No nie ma nigdzie lepszej szkoły niż nasza. Super, świetnie, że to mówisz. Bardzo dobrze. Kto idzie do roboty, to do roboty. Kto idzie do roboty? Nie, no ja już jestem. Ja już jestem w liceum. Cały czas. Cały czas? Tak. Gdzie pan nawet w niedzielę pracuje. To jest to. Jest to. Tak jak ja tylko w niedzielę. A, no. No to... Najładniejsza dyrekcja najfajniejszej szkoły. Powiedzcie mi taką rzecz. Jak mam poszły matury w tym roku? Bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni. W naszym powiecie najlepiej. Dało to możliwość wielu uczniom dostać się na wymarzone uczelnie. Poszły dzieciaki na studia? Poszły, poszły. Szczęśliwe, zadowolone ze zdanej matury poszły. W szkołach średnich ciągle coś się zmienia, jeżeli chodzi o przepisy, zalecenia i tak dalej. Dajecie sobie radę? Nie mamy wyboru. Ja wiem, że nie macie nie mamy wyboru. Ale to jest ciężki kawałek chleba, to? Ciężki. Może to dobrze, że nie ma żadnej stałej rzeczy w życiu, wszystko się zmienia. No to może trzeba iść z nurtem i nadążać. A my nadążamy. Staramy się jak możemy, żeby zawsze być na topie. Macie fajną szkołę? Bardzo. Super. Mamy przekochaną młodzież, wspaniałą, inteligentną, mądrą, ale i świetnych nauczycieli. Nie dlatego, że nagrywa. My kochamy naszą młodzież i mamy nadzieję, że młodzież ma takie same uczucia w stosunku do nas. Szkoła jest przyjazna, otwarta dla wszystkich, dla rodziców, dla uczniów, dla społeczeństwa lokalnego i nie tylko. Zapraszamy. Czy tych bezrobotnych w powiecie kazimierskim to jest rzeczywiście dużo? Dużo. Ale ubywa. Około 1000 cały czas mamy. Cały czas tym się. Dużo. Wydaje mi się dużo. No nie no, w gminie Czarnoci co oni tam mają? 160, 180. A to nawet nie dużo. To margines. No. Natomiast do Kazimierza ma ponad połowę. 159. Sporo jest. Wydaje mi się. Ale w Kazimierzy to się połowie pracować nie chce. Panie Hanie, ja to nagrywam.
Ofert pracy mamy dużo? Dużo mamy ofert pracy, dużo osób kierujemy na formy wsparcia. Niestety jednak nie zawsze nam się udaje znaleźć odpowiednie osoby, tak jak tego wymagają pracodawcy, przedsiębiorcy. No ale próbujemy, tak? Ostatnie cały czas. Dość trudne pytanie. Przeważa przedział wiekowy jaki? A tu. Głównie osoby do 30 roku życia, młode osoby. Zawody tutaj są, można sobie wybrać, można zobaczyć, jak wyglądają od środka. Możemy zostać na przykład kucharzem, lekarzem, weterynarzem. Można spróbować swoich sił, popatrzeć, jak wyglądają hale produkcyjne. Co mamy? Urząd Marszałkowski, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Urząd Marszałkowski, super. Tak, główny punkt. Jest zainteresowanie funduszami europejskimi? Zawsze było i zawsze jest. I zawsze będzie. I zawsze będzie. I środki będą. To zainteresowanie też będzie. Szkoła Wodołowie wyróżnia się tym, że ma... Ma strzelnicę, ma oddział mundurowy, ma logistyków. Tego nie ma nikt w terenie. Nikt w naszym powiecie. Ma wyśmienitych informatyków, którzy są laureatami właśnie z zakresu AI, z zakresu nowych technologii. Wdrażamy właśnie nowe technologie. Uczeń w zeszłym roku wygrał konkurs z zakresu AI i jeszcze uczestniczyliśmy właśnie z Urzędem Wojewódzkim Pracy też w konkursach z zakresu AI, nowych technologii, perspektyw pracy z nowymi technologiami, jak i możliwości wykorzystania w edukacji. To powiem wam jedną rzecz. Ja byłem kiedyś w waszej szkole. No, to jest bardzo fajna szkoła i wszyscy, którzy będą oglądać ten film, to usłyszą. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Pachnie pięknie. Pachnie, pachnie. Co macie? Bigos, ogórkową, popcorn, woda. I skąd przyjechaliście? Z Kazimierzy. Kazimierzy. Tak, swoi, niedaleko. Pachnie przepięknie. Będę tam mówił, że pachnie przepięknie. Jaka cena? Darmowe. A, przestań. Tak? Bezpłatnie. Cały występ wypełnił. Tu jest siedziba Władz Centralnych, strefa aktywnej animacji i zabaw. To coś dla mnie. Tylko, że ja mogę uczestniczyć jedynie w strefie zabaw. Aktywnej nie, bo ja jestem stary. Tu strefa zabaw. Co mamy? Strefa zabaw to jest strefa tatuaży. Zapraszamy na tatuaże. Strefa zabaw trochę dalej. Jakieś duże banki mydlane. W jakiej cenie jest? A wszystko jest za darmo. Matko, na co to za impreza? Tak. Wszystko za darmo. Wszystko za darmo. To uczciwa cena. Ja chyba sobie zrobię jakiś tatuaż. No, zapraszamy. Szczęki świeże. Czym się na co dzień zajmujecie? Szkołami dla dorosłych i szkołami dla młodzieży. I jest zainteresowanie? Jest bardzo duże zainteresowanie dla młodzieży, no i dla dorosłych też. Znaczy dla dorosłych największe zainteresowanie. Usług kosmetycznych. A my tutaj robimy makijaż wieczorowy. No tak, bo niedługo się ściemni. Bo niedługo się ściemni, tak. I tym samym reklamujemy kierunek technik usług kosmetycznych. Jest zainteresowanie? Jest zainteresowanie. No. Wy naprawdę liczycie, że ja będę mógł tyle puścić o waszej liczymy, szkole? Że o naszej szkole tak, ponieważ mamy tutaj jakby... Bardzo dużo. Mamy co do zaoferowania. Mamy wiele do zaoferowania. No, ale prosimy tutaj. Patrząc tu... Opiekunka dziecięca. Wszystko ręcznie robione z terapii zajęciowej. Tutaj opiekunka dziecięca, tutaj jest florysta, tutaj jest terapeuta zajęciowy. I tak, wszystkie te rzeczy są ręcznie wykonane. Wszystkie. Ale mówimy o tych zawodach. Tak, tak, ale i na kierunku terapeuta zajęciowy właśnie takie rzeczy aha, można takie wykonać. Rzeczy tak. Można też szyć na maszynie. Tutaj mamy technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik BHP. I tutaj dzienny kierunek, technik weterynarii, technik usług fryzjerskich, technik rolnik, mamy tutaj też kawalera, technik usług kosmetycznych i jeszcze mamy policealne, opiekun medyczny, masażysta, technik masażysta i asystent osoby niepełnosprawnej. Matko, ile macie kierunków? Co mamy? Macie dzieciaków? Tak. Od dzieciaków do starszaków, mamy do oporu. Boisko budujemy, stadion znaczy się od nowa. Modernizacja będzie całej szkoły, centralne ogrzewanie, elektryka, okna,
Znaczy generalnie się buduje na całego. Powiedzcie mi taką rzecz. Te kierunki mechaniczne dla chłopaków są zainteresowane? Branżowa szkoła pierwszego stopnia mechanik pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. To teraz mamy na topie. Branżowa drugiego stopnia. Liceum dla dorosłych. Kurs kwalifikacyjny zawodowy. I kurs. Super. Inne szkoły miały około 80 osób, a my sami ponad 100. No, no to dobrze. Słuchaj, dobrze. A jak? Taka władza! Taka władza, to. Cześć dziewczyny i chłopcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rola doradcy zawodowego. Jaką instytucję prezentujecie Państwo? Zespół Szkół Rolniczych w Cudzmowicach. Byłem tam kiedyś? Pewnie, nie raz. I co? Jest nabór? Jest największa szkoła w powiecie kazimierskim. Bardzo dobry nabór. Najliczniejsza szkoła. Macie coś takiego wyjątkowego? Jakiś kierunek, którego inni... Cała szkoła jest wyjątkowa. Ja wiem, szkoła jest fajna, fajnie usytuowana. I szkoła, o której zawsze miałem dobre zdanie. Mamy dużo kierunków. W innych szkołach są też te kierunki, ale też jeszcze są oprócz tego kursy, które są zawodowe, kwalifikowany rolnik. Szkoła jest aktywna, jest wiele różnego rodzaju ciekawych spraw, które mobilizują uczniów nie tylko do nauki, ale do tego, żeby rozwijać swoje talenty, zainteresowania. Te, które przede wszystkim są obecne w naszej szkole i które uczniowie podejmują przez trud nauki i rozwijania tego, co ich interesuje. Dobrze, to jest bardzo oficjalna wypowiedź, bardzo ładna, ale teraz mam pytanie. Ksiądz dojeżdża do tej szkoły. Jedzie ksiądz z radością czy z obowiązkiem? Nie, zawsze z radością. Tak? Fajna szkoła? Tak. Fajna atmosfera. Bardzo fajna atmosfera. Atmosfera mieliście zawsze fajna. Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie. Młodzież chętna do pracy, do różnego rodzaju inicjatyw. Mamy technikum budowlane. Zachęcamy tych, którzy byli zainteresowani. I to technikum budowlane młodzież po prostu też rozwija swoje umiejętności i nabywa swoich umiejętności w sprawach budowlanych, robiąc na przykład łazienkę w szkole. Ola. I jesteś w klasie? Naturalnej. Naturalnej. Denerwujesz się maturą? Tak, 50 na 50. A w tym roku jak była matura, to przeżywałaś to czy nie? Nie. Wiesz, ja się bałem matury rok przed tym, jak zdawałem. Potem już było normalnie. Ja się będę stresować dzień przed. Dzień przed, tak? Tak. Co masz na tu na piersi? Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Tak? Tak. Czyli my się oprócz tego spotykamy gdzieś na basenie. Tak. I ja cię filmuję. Oczywiście, że tak. No przecież, że cię filmuję, bo wiem, jak wyglądasz. Co robisz w tej szkole, że na ciebie wskazano? Jesteś wolontariuszką. Jestem wolontariuszką. Jestem w klasie technik ekonomista. Czeka mnie jeszcze w tym roku egzamin zawodowy, także tym się bardziej stresuję niż maturą. A, egzamin zawodowy, one zwykle są trudne. Tak, tak. Ale mam nadzieję, że w tym roku zdam. Cześć. Trzeba jakiegoś ładnego tatuażu. Mamy tatuaże. Witam, cześć. To właśnie to jest zrobione. No, dlatego pytam pana. No, dlatego to jest no, dla mnie niesamowicie ciekawe. Dziękujemy bardzo. 80 dni. Zapłacił. 80 roi to jest dużo. Tak, proszę pana, dość sporo i jedna osoba nie jest w stanie za bardzo to wszystko obrobić. Obrobić, to się nie da. Nie nadąża się, który jeden czas, drugi, jeśli który przychodzi taki okres czasu, normalnie tak, żeśmy mieli w tym roku, nie? To zazębienie na przykład, które akacji z rzepakiem, bardzo szybko, które normalnie pomieszane, nie było danego gatunku czystego. Ale wozi pan pszczoły na miejsce, gdzie jest... Tak, wędruje. 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 Czyli trzeba mieć specjalny samochód, trzeba mieć ludzi do załadowania? Przyczepka i tak dalej, kurde, wszystkie lgi do tego dostosowane i automatycznie wywożenie pszczół. To jest tak zwana akcja na poszczególne dni.
Czy jest zainteresowanie zasadniczą służbą? Dobrowolną zasadniczą służbą wojskową jest bardzo duże zainteresowanie. Tak samo zainteresowanie jest wojskami obrony terytorialnej. Także zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas w Busku Zdroju, Wojskowe Centrum Rekrutacji Busku Zdroju. Proszę mi powiedzieć to, o czym rozmawialiśmy, bo nie pierwszy raz rozmawiamy. Czy trzeba mieć specjalne warunki? Żeby każdy może spróbować swoich sił w wojsku, ale niestety trzeba spełniać... Trzeba być sprawnym fizycznie, sprawnym psychofizycznie. To są rzeczy najważniejsze, jeśli dana osoba chce przystąpić do wojska. No niestety nie każdy się do tego nadaje, żeby zostać żołnierzem. Czyli nie matura, lecz chęć szczera już nie działa. Tak. Trzeba po prostu być dobrym. Trzeba być dobrym, tak, trzeba być dobrym, żeby wstąpić do wojska. Ale zapraszamy każdego, żeby spróbował swoich sił. Młodzi! Młodym tylko jedno w głowie. Żebyś wiedział. A się pyszne, jeszcze za tymi gotami, naprawdę. Warto było stać pyszny. No. Receptury panie nie zdradziły. Kolejka długa, bo warto. Dziewczyny robią bardzo dobre. Bardzo dobre. Pani wójt powinna doposażyć to koło. One są doposażone. Chociaż jest jej członkiem. Powinna doposażyć, bo naprawdę te panie no, zasługują na to. Patrząc po kolejce, jeszcze jedna maszyna. Tradycyjnie.